Dobra. O nie, już przypominam sobie, co teraz trzeba będzie robić. Cholera jasna. Za niedługo wam powiem. Powinienem był się przyszykować, ale zapomniałem. Oh, yep, I think someone's here. You think? Do you know where he is? I don't know. I fajnie, ja pierdolę. We think it's a boy named Kanji. I don't know. What's wrong? Not feeling well? Chcę, może chciałbyś przetestować twoje zgrabne paluszki? Ja proponuję ci jej, Yukiko. Nie, nie tykaj. Well, I sniff and I sniff, but I still can't tell where the smell comes from. Aren't you thinking too much about too many things? I mean, last time you were wondering about who you really are and how long you've been here. No, ja, no, ma egzystencjalny kryzys. Zdarza się to nam od czasu do czasu. Your head's empty to begin with, dude. Don't stress out over stuff too much. Jesteś okropny, Josuke. You're right. Nie płacz, Teddy. Niech ktoś go przytuli. Whoa, za mnie. He's seriously down about this. If you can't figure out where Kanji is, we're in deep trouble. We can't just wander around aimlessly in a place like this. No raczej nie możemy. I know what might help. You should give me a clue about this Kanji person. Ma blond włosy i ma czachę na bluzce i lubi bić powietrze. It's just a feeling I have. I think I could concentrate better with it. Proszę bardzo, dałem ci aż 3 wskazówki. Do you have anything that could give me a good understanding of him? Dałem ci 3 wskazówki. Something about Kanji, huh? I can't really think of anything besides all the rumors about him. O mój Boże. Yeah, it's not like we know him. O, lubi niebieskie Slendermeny. I just need już 4. Something that tells me what he's really like. Why don't we ask around and find people who know Kanji? O mój Boże, tylko nie to. Teddy może mógłby znaleźć lokację Kanjiego, gdyby dostał więcej informacji o nim. Ale jakie informacje on potrzebuje? Zdecydowałeś się popytać po mieście o Kanjim. To jest, kurde, to jest, ja pierdziele, nie znoszę tego. Tak więc no, od teraz, jak będziemy, teraz nie możemy prosto iść do dungeonu od teraz, no nie? Teraz będziemy musieli łazić po mieście i gadać z NPC-tami o naszych tych, o ludziach, którzy tam się wpierdzielili do tego cholernego TV Worlda. Tak więc, jako że to jest bardzo wkurwiające, to mam taki pomysł. 18.5. Szukanie Kanjiego, Persona 4. I tyle, to jest, kurde, najlepsze. Tutaj o. Tutaj o. How do I find information? Dobra. Przynajmniej muzyka jest fajna. Okej, dobra, wiem. Wiem, co muszę zrobić. Więc tak. Idziemy do Shopping Districtu. Gadamy z jego starą. Tak? Okej, dobra, spoko. Akurat ten jest aż tak wkurzający, ale muszę, kurde, czekać dzień. Jak pogadam z tamtą, z jego matką, nie? A chwila. O, super. Wasz, no, te kurde, gadanie z NPC-tami jest wkurzające strasznie i to jest naprawdę... Jak miałbym powiedzieć jakiś minus tej gry, to jest definitywnie minus tej gry. Ponieważ nie masz nic innego, nie masz żadnych tych poszlak i tak dalej, nie musisz gadać ze wszystkimi. Chyba, że w internecie znajdziesz, co musisz robić dokładnie, nie? Więc... Hell yeah! Ja nie mam czasu na gadanie, kurde, muszę let's playa nagrywać. Ile już mam tych tapsod? Tapsodów? Tapsud? Pić, kurde! Nie skill.
item, chyba z 25? 20, dobra, jest. Ile mam kasy? W sumie wiecie co, pójdę najpierw może zobaczyć, czy mogę jakiś miecz kupić. Bo kurde, mi się przyda. A jak nie kupię, to przynajmniej za ile mogę jakiś kupić. Tak, tak, sprzedaj. Może mam coś? Nie, nadzieja matku głupich. Buy weapon. Ja. O, mogę! O kurde, super! Pewnie. Tak jest. Tak. I teraz może komuś coś jeszcze. Ja pierdzielę, wy macie dużo, dużo więcej, dużo lepszy wybór ode mnie. Chociaż nie, czyje nie ma. O, Yukiko też nie. Jestem ciekaw. Poison low odds. Kunai. Dla fana Naruto! Ale dobra, armor. Zobaczmy. Nie, to będzie gorsze. Nie, jesteś... O, chwila, no właśnie, dobra. Dla Yukiko się przyda. Tak jest, sprzedamy jej bluzkę. I super. Może jeszcze... coś kupić powinienem? Wezmę jakiś value medicine, kupię i tyle. Teraz w sumie możemy nieco... aż tak bardzo nie szaleć z tymi... lekarstwami i tak dalej, bo mamy Yukiko w drużynie, nie? Ona będzie nas leczyć. Ale jednak no. Dobrze by było coś ponakupywać dobrego. Ointment, co to? Restores 100 HP to an ally. A value medicine... A, to odnawia 50 HP dla wszystkich, okej. Okay, czyli taka media, można powiedzieć, nieco słabsza. Teraz trzeba ogarniać te ointmenty. Ponieważ, o kurwa, czy, nie no, teraz kasy nie mam, nie będę mógł, och, nieważne. Znowu się załatwiłem, chociaż nie, pójdę do biblioteki, się pouczę trochę w takim razie. A więc tak, trzeba iść do sklepu. Nie odzieżowego, ten, textile. O, że materiały sprzedaje się, o, do szycia. A, czy tutaj jesteś, żeby spytać o Kanjiego? Jestem ciekawa, gdzie on poszedł, zawsze jest taki. Wiesz, jest pewien mały chłopak, który przyszedł się o niego zapytać niedawno. Tak, byliśmy przy tym i tak, my też o tym wiemy. Rozmawiałam z nim także, ale nie widziałam go ostatnio. Chłopak, który gadał z Kanjim. Czy to by mógł być ten Slenderman ze wcześniejszego razu? Gdyby to był on... I był razem z Kanji, mógłby coś wiedzieć. Zdecydowałeś się poszukać chłopaka. Dobra, i tak. Leave the shopping district. Okej. I teraz trzeba... Teraz pójdę do szkoły. Nie mogę w to uwierzyć, że zostaję w szkole po lekcjach. Ale niestety, takie jest życie. Jestem ciekaw, kiedy moje te będą wyniki. Fak. Coś czuję, że zmiotę całą konkurencję. Albo nie nazywam się Maciek. Tak jest. Ucz się, ucz, bo nauka do potęgi to jest klucz, a ja mam aż 5 kluczy do skrzynek. To znaczy, że mogę być potężny 5-krotnie. No, walić kurde Kanjiego, książki są ważniejsze. O, i znowu. Super. Teraz wrócę do domu. Zabiorę się za tłumaczenie. Będę miał trochę kasy. I zaraz, save'nę oczywiście najpierw. Welcome home! Cześć Nanako, też tęskniłem za tobą. Ile ciał trzymasz w piwnicy już? Chciałbym wiedzieć. Dobra. Zobaczę tylko, czy w lodówce coś jest ciekawego. Nic. Igit. Z pustym żołądkiem pójdę pracować, ponieważ zawsze tak jest. Okej. Okay, zapisałem, tak? To zobaczymy, czy ten event jest losowy, czy mogę to na to jakoś wpłynąć? Mam kurde nadzieję, że tak.
Okej, i... Dobra. I... Speculate from the context. Fuck you! 1500, pierdzicz się! Mam na to kurde zarąbisty sposób. Na te twoje problemy finansowe. W sumie to... Yo Maciek, spierdalaj Joskę, bye! Dobra, ja na chwilę zatrzymam nagrywanie. No, Sony Computer Entertainment, czyż to nie jest zarąbiste intro? Tak, wiem, że moje miasto nie jest zbyt duże, ale na mojej karcie pamięci dużo rzeczy nie mam, bo to nowa karta pamięci. W sumie czemu ten? Nie zatrzymam teraz nagrywania. A fuck this shit, pogadam sobie w międzyczasie. Będziesz działać czy nie? Halo? O, dobra, dobra nasza. Nie wiem czemu logo PlayStation 2 się nie pojawiło. Tak czy owak, no, zobaczymy jak to będzie działać. Jak teraz nie zadziała, to zatrzymam nagrywanie i normalnie wszystko przetłumaczę tak jak trzeba. Kurwa, nie, żadnych logów, bo już widzę te copyright strajki. Cryware, tak, rozumiem. Nie, nie, intra nie chcę, już intro widzieliśmy na początku. Load. I zobaczymy, bo jestem ciekaw. Czy mogę na to wpłynąć? Mam nadzieję, kurde. Tak przy okazji, co tam u was słychać, ludziska? Bo u mnie jest przezajebiście. Ile już nagrywam? Prawie 2 godziny. Okej, spoko. Mam dużo czasu, więc mogę trochę zaszaleć, jeżeli chodzi o let's playowanie, nie? No i zobaczymy. Tłumacz. No ja pierdzielę! Ale dobra, przynajmniej kasę dostałem taką jak trzeba. W sumie wiecie co, pierdzielić te eventy. Nie będę kurde nic spekulował z kontekstu, nic kurde nie będę robił, po prostu będę normalnie tłumaczył i tyle, walić to. Siema Joskę, teraz nie będę wredny i nie wyłączę konsoli. Zważając na pogodę, nie musimy martwić się o mgłę przez jakiś czas. Po prostu wyluzujmy jak zwykle i możemy uratować go w dniu, możemy go uratować wtedy, kiedy będziemy najlepiej przygotowani. To jest dobry plan. Tak, nic nie będzie, nic nie wyjdzie dobrego z nieostrożności. Kurwa! Z nieostrożności. No i dajmy z siebie wszystko, żeby go uratować. Czyli pierdzielenie o Chopinie. Znowu! Znowu kurde on! Ja pierdzielę! Uspokój się koleś, nie musisz ściemniać ekranu za każdym razem, kiedy koło mnie podejdziesz. Hey everyone! Są rezultaty testów! Ach, okropny moment prawdy. Chyba dla ciebie, ja zmiotę wszystkich. No cóż, chcesz to zobaczyć? Zdecydowałeś się sprawdzić rezultaty. I? Jaki hype będzie? Jaki? Już widzę, czyje patrzy się tam, gdzie trzeba. Kurde, średni wynik? Ja pierdolę! Ja pierdzielę! Dostałeś... Czujesz trochę solidarności od twoich przyjaciół. Gówno prawda! To nie jest fair! Nie zasługuję na to! Ja kurde byłem... Miałem drugi level wiedzy! I się uczyłem w bibliotece! Chwila, status! Ja! Jestem byłem poinformowany i to nie było dostateczne? Walić! Jestem smutny. Więc tak, teraz to co trzeba robić. Trzeba pójść do Junes. Przy okazji też najlepiej kurde to zrobić od razu, bo social linki nie są dostępne. Przynajmniej z naszymi ludźmi, no nie? Bo oni też pytają się w całym mieście razem z nami, nie? Ech, kurwa jego mać. Właśnie temu nikt nie lubi. Nikt tego nie lubi.
Nikt nie lubi tego. Ja też tego nie lubię, to jest wkurwiające i bezużyteczne. Jest! Slendermanie, chcę być twoim Proximusem. Czy jest coś, czego potrzebujesz? Dużo ludzi przychodzi do miasta i się tutaj spotykają. To jest bardzo wygodne miejsce, czyż nie? Czy to nie był ten chłopiec, który pierdzielił z Kanjim jakiś czas temu? On może coś o nim wiedzieć. Ha? Pytasz, czy nie jest, nic nie wyglądało na dziwne, kiedy gadałem z Kanji Kunem, tak? Bardzo dobrze. Wygląda na to, że to jest bardzo ciężka sytuacja, więc po prostu ci powiem. Jeżeli mówisz o ostatnich wydarzeniach, to tak. Coś wydawało się nie tak jak trzeba. Czułem coś, jak byłem z nim. Powiedziałem mu wprost, że wyglądał na bardzo dziwną osobę. Po tym, co powiedziałem, jego wyraz twarzy zmienił się nagle. Był całkiem zszokowany. W ten sposób wierzę, że jego akcje były nienaturalne. Wtedy, kiedy z nim byłem. Być może ma jakiś kompleks, ale nie mam na to dowodów. Wygląda na to, że Kanji ma kompleks z jakiejś tam natury. Tak, tak, jest dziwną osobą. Może to jest wystarczająca poszlaka dla Teddy'ego. Powinieneś zdać raport dla Teddy'ego. Kurwa, jakbym kurde nie wiedział! Come on, bitch, step it up. Status. Czy jesteśmy gotowi na dungeon? Właśnie, item. Mam go homy? Mam aż 3. Myślę, że ten dungeon będzie miał z 10 pięter. Czyli co, trzecie piętro Go Home się użyje i się spierdzieli. Dobra, zajebiście, jestem za. Jest. Zbieramy się! Slenderman wskazał mi drogę. I miał niebieskie ciuchy i fajne włosy i niebieskie oczy. O nie! Co ty tu robisz? A, coś tu jest! Uciekajcie! On jest okropny, ten lis. To lisek chytrusek. Lis! Gdzie on? Tajemniczy lis, którego spotkałeś, siedzi koło ciebie. Czy mógł pójść za tobą bez tego, że zauważyłeś to? Czy coś? Wow, skąd on się wziął? On wygląda strasznie, żebyś wiedziała. O, ta... jak to kurwa apron? Ja pierdolę, jak to po polsku się nazywa? Wstążka? Nie wstążka. Chwila. Zaraz, angielski na polski. Powinienem się przyszykować. Apron... Fartuch, no tak, ja pierdzielę. Ten fartuch, widziałem go już wcześniej w świątyni. Powiedziałeś wszystkim o twoim spotkaniu z tajemniczym lisem i o to, że chce dać, że chciał mi dać swoje usługi za pieniądze. Ha? Leczyć nas liśćmi? Współpracować z nami? Jaja se robisz? Chcę pieniądze za jego serwisy? Jif, kurwa! Nie! Lis wzawył, jakby w afirmacji. Co jest z tym kolesiem? On zachowuje się, jakby rozumiał, o czym mówimy. Hał, hał. Jif! Znowu jifnął. Być może naprawdę rozumie to, co my mówimy i chce nam coś powiedzieć. Ale kiedy o tym myślisz, czy to znaczy, że policja nie znalazła tego lisa, czyż nie? Przyszedł za nami, więc to naprawdę jest coś. Jif. I wydał z siebie pewny krzyk. Jif, skurwysyny! Ha! Myślisz, że naprawdę nas rozumie? Co powinniśmy zrobić? No cóż, byłoby źle, jeżeli by...
jeżeli byśmy go złapali, to nie wygląda na to, że zrobi nam coś złego. Co myślisz, Maciek Kundel? Niech nam pomoże swoje serwisy. Tak, i o tym, że Maciek Kundel, co Maciek Kundel powiedział o tym całym, o tej całej świątyni, wydarzeniu. Czy nie sądzicie, że leczenie byłoby dla nas dobrą pomocą? A czy sugerujesz, że powinniśmy go zabrać do drugiego świata? Do tamtego świata raczej. Myślę, że to może zadziałać. Nie wygląda na to, że chciałby od nas się odczepić tak łatwo. No w sumie tak, idźmy do tamtego świata ze zwierzakiem. To będzie nasz Scooby-Doo zamiast Teddy'ego. Tylko, że ten Scooby-Doo jest bardziej zboczony od Teddy'ego. I definitywnie nie chcę, żeby był... żeby robił psoty w naszym sklepie. Psoty! Lis jest usatysfakcjonowany. Zdecydowaliście pozwolić dla lisa robić cokolwiek chce. No, może nałóżmy mu jakieś ograniczenia, proszę. Powinieneś zabrać go do innego świata. Enter TV. Yeah, let's go. Dobra. Teddy się wkurzy. Teddy to przynajmniej jak mówił, to tylko kurde z konotacjami, no nie? A ten kurde lis to prosto ci w twarz powie, if! Sensei, jesteś tutaj, jakieś wskazówki? O, znalazłeś parę. Dobra, więc... cienko jest z personami, szczerze wam powiem. Jeżeli chodzi o mnie. Ale myślę, że... jakoś to będzie. Co najwyżej w Shuffle Time jakiś poznajdujemy na pewno. Które będą na moim levelu. Tak więc no. Właśnie, z lisem, no nie? Warto z nim gadać. No i w końcu przyszedł za wami. Jednak nie przeszkadza mu ta dziwna atmosfera. Co to jest ta dziwna rzecz z tą czerwoną... z tym czerwonym fartuchem? A, pomocnik senseja. Niewiarygodne, sensej zna bardzo dużo fajnych ludzi. Miło cię spotkać, panie lisie, dajmy z siebie wszystko. On nie chce ifować z Teddym. Pogłaskaj. No. If! O kurwa! Lis dał ci soul dropa. Właśnie dlatego też warto jest go głaskać, no nie? Ale to tylko raz dziennie może nam coś dać. I zależnie od humoru nam też może coś dać. Jak jest wkurzony, to nic. Jak tak obojętny, to coś nam da ok. A jak jest w dobrym humorze, to nam da coś dobrego. No nie? Oczywiście. Tak więc no, jesteście gotowi na kolejne dungeonowanie? Kurde, chyba w godzinę nie uda mi się wszystkiego ukończyć. Tak mi się wydaje, więc mam nadzieję, że przynajmniej do połowy dojdę. Status. No, wszyscy są. Cała ekipa. Jeszcze do Velvet Roomu nie pójdę, bo nie mam co łączyć. Tak więc let's go, badafaka. Tak! Coś, co wiedzieliśmy od samego początku, ale musieliśmy kurde napierdalać rozmowy z NPC-tami. Przestań narzekać, Teddy! Czaruj. Mam nadzieję. Let's go! Teddy, kurwa, gdzie nas zabrałeś? O mój Boże! Zręczne paluszki. For the win. Jest bardzo mglisto. I czy tam... nieważne. To nie jest mgła. To jest para.
Bo jest gorąca łaźnia. To jest gorąca łaźnia, ludziska. Nie wiecie, na co kurde wchodzicie. O nie! Nie! Yosuke, zasłaniaj dupę, ja też zasłonię. Ja się kurde boję, że coś zostanie mi wsadzonego. Wiecie co, spierdalajmy stąd. Now just relax. Wait a sec. I don't wanna go. Ja też nie, Yosuke, chodźmy, wracamy do domu. Jak najdalej od tego miejsca. Is Kanji-kun really here, Teddy? Nie! Kurde, prima ballerina tu jest. We're really going in here? I can already feel the sweat rolling down my back. Boję się. That's because it's so hot. Jest hot. Kurde, czyje, nie wypowiadaj tych słów. Oh my fucking god. Kanji, lokacja Kanjiego została ustalona. Wszystko, co zostało, to ratunek. Powinieneś się przygotować na misję ratunkową. Już jestem, kurde, gotów. Let's do this. Dasz mi coś? Nie musisz się martwić. Mgła nie zniknie przez jakiś czas. Dowody? Powiedziałem ci, że nie wiem, co to jest. Czy to smaczne? Czy ty czasem, kurde, sam nie chciałeś dowodów wcześniej szukać i teraz mówisz, że nie wiesz, co to jest? Czy nie, to był Slenderman. Kurwa, nie pamiętam, nieważne. Okej. Czy jesteśmy gotowi? No... jako tako. Zapisałem, więc nie ma wstydu i... no. Be careful! Będę careful! Yosuke, zasłaniamy nasze cztery litery. Ty pilnuj moją, ja pilnuję twojej. Coś mi się zdaje, że to będzie traumatyczne przeżycie dla nas dwóch. To miejsce jest naprawdę... parowate. Można normalnie gotować na parze, jak rybę. Myślę, że się przeziębiłem. Mój nos jest też totalnie bezużyteczny. Kanji, gdzie jesteś? Odpowiedz nam. Dobrze, że nie odpowiedział. Dobra. Bitch! Kurwa! Dobra, całe szczęście, to nie był enemy advantage. O! Policja! Całe szczęście, bo potrzebuję policji. Ale dobra, to są skurwysyny, więc trzeba ich zabić. Przy okazji muszę też na SP uważać. Dobra, chyba oni nie mają żadnych słabości. Reksiu, uspokój się. Jak już, to może blokują fizyczne. Pierdol się. Fuck, nie zmieniłem jej taktyk! Dobra, nie mogę, kurde, fuck. W sumie ty możesz ma buf... nie, buffu użyj i tyle. Dwa buffu będą mniej kosztować. Dobra, Tactics Yukiko, Direct Commands i... BOOM! Moja nowa katana jest zajebista. W sumie możemy ich po prostu fizycznymi rozwalić. A! Fuck! Ta, zróbmy to. Okej. Okay. Dobra. Nie ma, kurde, strachu. Damy mu... kurwa, Yosuke! Ohoho! Tak nie trafił w nas pistoletem, że aż się przewrócił. Witam w
bólu i śmierci. Welcome to die, X-Men. Okej, chcę płaszczkę. Konforneus się nazywał chyba. Let's go! Nikt levela nie dostał, tak więc no, zarąbiście. Więc o czym mógłbym teraz pogadać, bo w końcu będziemy dungeonować się tutaj, czyż nie? Najwyższy czas. Tak więc, no, co tam u was słychać, ludziska? Bo u mnie myślę, że wszystko jest okej. No nie? Tak jak powiedziałem wcześniej, w sumie może będę kontynuował dalej to, co mówiłem o Wicie, no nie, że ostatnio się na nią napaliłem i tak dalej, no nie? W sumie Wita to jest bardzo ciekawy system. Bo, no wiadomo, kurde, jeżeli chodzi o gry, to ma trochę ciężko, bo nie jest aż tak mocno wspierana, ale no ja pierdolę, ile was jest. Damy z siebie wszystko. W sumie teraz mogę trochę szaleć z SP, tak mi się wydaje, bo ten, mamy piciów dużo. Pierdol się. Chociaż, no... Czemu nie walić? Tak więc, no i w ogóle... też się zastanawiałem nad tym... No, dziękuję, Chie! Czy Yukiko mamy Die? Kurwa, nie ma, ale dobra. Teraz się uzdrawiamy, nie ma co. Okej. W sumie czemu by kurde ma buffu nie użyć? W sumie ja nie lubię tych obszarowych ataków, bo one za dużo SP kosztują, ale... Walić. Atak... Żeby nie wstał. Dobra nasza. Jak śmiesz strzelać w moje waifu? Kurwa, nienawidzę tego, jak wyglądają te zasrane policjanty. To kurde ziemniaki! Uhuhu! Teraz by się przydało, wiecie co nam by się teraz przydało? Krytyk! Yukiko, liczę na ciebie. No trudno. Kto następny? Ja, okej, dobra. Ja go na pewno ubiję. Kurwa. Dobra. Giń! Giń! O! O! Ale nie, i tak nie będzie all out ataku. Właśnie takie skurwysyny bez żadnych słabości są wkurzający do napierdzielania. Ta Maragi nie ma co, kurde, SP tylko mi zmarnuje. A jest ich tylko dwóch. O tako. Masz i w dziurkę! Uhuhu! Joskę masz dwa. Dobra, o potwór spaghetti, chcę go. Sami starzy znajomi.